Cześć, z tej strony Creepy Tube Game i jak już sami widzicie po filmie, po tytule i miniaturce. Wczoraj odszedł od nas Bray Wyatt, znany też jako The Fiend. Prawdopodobnie na zawał serca. Naprawdę mega zabolało mnie to. Wstałem rano i dostałem wiadomość na prywatny, ja tak patrzę. I nie mogłem uwierzyć. Bray Wyatt zmarł. Mający 36 lat, będący mistrzem WWE, SmackDown Tag Team, Universal, odszedł. Tyle. Mega, jakkolwiek nas, jako fanów wrestlingu i te samych, jakkolwiek rodziny Braya i też wrestlerów, to mocno zabolało. No, ja czuję jak dalej pustkę. Po Breju. Będzie mi go jakkolwiek. Brakować. Przepraszam, a ja po prostu nie mogę się wysłowić jakkolwiek. Jest mi naprawdę aż tak smutno. Mimo, że nie znam jakkolwiek Breja prywatnie czy coś. Ja go znam tylko po prostu jako fan wrestlingu i oglądałem go. Naprawdę straszna informacja. Straszna wiadomość. O śmierci Braya. Mający 36 lat. Zmarł wczoraj, bo dowiedzieliśmy się od Triple H'a na Twitterze, że Bray Wyatt zmarł. A dzień wcześniej zmarł Terry Funk. A teraz Bray. Ja już nawet nie chcę, ludzie, wiedzieć, co się stanie dzisiaj. Oby nic, błagam, oby nic się dzisiaj nie stało, oby dzisiaj był bardzo dobry dzień, oby wszystko było dobrze. Oby wszystko wyszło najlepiej. I też dzisiaj jest SmackDown, ponieważ dzisiaj jest piątek. Co będzie na tym SmackDown? Nie mam pojęcia. Czy będzie jakkolwiek minuta ciszy dla Breja, czy coś? Nie wiem. Tego nie wiemy. Naprawdę czuję jakkolwiek pustkę. Naprawdę spoczywaj w pokoju, Bray. Mam nadzieję, jak też to mówię, żeby Luke Harper zostawił ci miejsce obok siebie. Zasługujesz to, żeby być z nim. No, 3 lata mija od śmierci Luka. No i też bardzo to przeżywałeś jako. Więc wyrazy współczucia, i tak to pewnie nie obejrzy jego rodziny, ale wyrazy współczucia jakkolwiek dla rodziny Braya, bo to jest naprawdę bardzo przykra informacja. A więc, jak możecie, to napiszcie w komentarzu Rest in Peace czy coś. Nie wiem. Mi naprawdę jest go szkoda. A więc, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. I oby mniej takich przykrych informacji. Naprawdę. Cześć.